Lidlowy przegląd cenowy. Pogoda w Polsce zmienna jak ceny. Jak widać, w różnych Biedronkach mamy różne ceny tych samych produktów. Dlatego zaleca się dużą uważność podczas zakupów. Chyba że kupujemy w Lidlu, bo we wszystkich sklepach Lidl kupisz te produkty w tej samej cenie. Porównaliśmy wartości koszyków w sklepach Lidl i Biedronkach, opierając się na cenach 15 przykładowych produktów tych samych marek lub tożsamych marek własnych o tych samych pojemnościach lub gramaturach. Zakupy na potrzeby porównania zrobiliśmy 16 lutego 2024 roku w 10 sklepach stacjonarnych Biedronki i 10 sklepach stacjonarnych Lidl w różnych regionach Polski. Wnioski? Po pierwsze, w badanych Biedronkach wartości koszyka 15 przykładowych produktów różnią się w zależności od sklepu, a różnica pomiędzy najtańszym i najdroższym koszykiem to nawet ponad 15 zł. Po drugie, w każdym z badanych sklepów Lidl ceny koszyka 15 przykładowych produktów są takie same, a dodatkowo niższe niż w Biedronce. Spójrzmy na koszyk zakupów z Biedronki w Żorach. Za 15 przykładowych produktów zapłaciliśmy tam 161,52. Porównajmy go z koszykiem zakupów z Biedronki w Kielcach. Te same zakupy kosztowały tam 177,37. To ponad 15 zł różnicy. Jak na tym tle wypada Lidl? Koszyk 15 przykładowych produktów w Lidlu ma wartość 156,43. Nie tylko w Kielcach i w Żorach, ale we wszystkich sprawdzonych miastach. Podsumowując, w każdym z 10 sprawdzonych przez nas sklepów Biedronki zapłaciliśmy inną kwotę za koszyk 15 przykładowych produktów, a różnica między najtańszym i najdroższym koszykiem wynosiła nawet ponad 15 zł. Natomiast w każdym z 10 sprawdzonych przez nas sklepów Lidl za koszyk 15 przykładowych produktów zapłaciliśmy tę samą kwotę, a dodatkowo nasze zakupy były tańsze niż w Biedronce. Chcesz porównać wartości koszyka w pozostałych miastach, które uwzględniliśmy w przeglądzie? Wejdź na www.lidl.pl/koszyk, gdzie znajdziesz wszystkie paragony.